W pełni zimowej aury w ostatnią sobotę spotkałem się z prezesem koła numer 36 Nowogard Miasto, Kazimierzem Ziębą. Koło opiekuje się dwoma jeziorami, nowogardzkim i pobliskim Kościuszkowskim. Ilu macie członków, prezesie? 638 członków. To nie mało. Nie mało. Jesteśmy chyba jednym z większych kół w naszym okręgu. Przybyło nam w tamtym roku 28 członków, a więc cały czas szeregi wzrastają. Rozwija się koło, pracujemy na rzecz koła wspólnie i myślę, że to jest ta przyszłość, którą mówimy, żeby można było rekreacyjnie posiedzieć na rybce, spędzić miło czas, wygodnie. Na Jeziorze Nowogardzkim macie potężną kładkę, aż się prosi, aby rozgrywać tam zawody wędkarskie. Może zawody same okręgowe to nie, ale chcemy zorganizować puchar naszego byłego działacza Procha i już mamy to zapisane, będzie to 16 września tego roku. I chcielibyśmy, żeby takie jeziora właśnie jak w Nowogardzie czy w innych miejscowościach, żeby można było na nich rozgrywać zawody okręgowe, Grand Prix, żeby je wykorzystać, żeby pokazać i naszym wędkarzom i społeczeństwu, że warto, że można. Tutaj macie swoją wiatę, to oczywiście nie jest typowa rybaczówka, ale zawsze jest gdzie się przytulić pod dachem. Tak, my żeśmy to w czynie społecznym, nasze koło wybudowało tą stanicę wędkarską, pomost do tego, taki piękny pomost, slip jest, parking, miejsce na grilla, ogrodzony teren jest, regulamin wisi, jest wiatka, więc jest gdzie siąść. On się rozwija, jest kołem prężnym. Mamy bardzo dużo ludzi zaangażowanych w rozwój tego koła. Tak jak to prezes kiedyś nasz powiedział w okręgu, że jesteśmy po to, żeby służyć wędkarzom. Więc robimy wszystko, żeby im służyć, a nie utrudniać.